Witam z Protem na kanale, Kowal z tej strony, a dzisiaj przejedziemy się czołgiem tak dobrym, że został dodany do gry 3 razy. Tak, dobrze słyszycie, trzykrotnie ten czołg został dodany i znajduje się w drzewku USA. Tutaj wygraliśmy Karpaty, jest to intro, które robię po tym, jak już zagraliśmy, bo zresztą i tak wiem, co ten czołg potrafi, ale chciałem wam pokazać wszystkie jego wersje. Jeżeli chodzi o M5A1, to bardziej tutaj ciekawostki będą interesujące niż sam proces designu tego pojazdu. W 42 zaczęto produkować wersję M5 i M5A1 jest to po prostu wersja z inną wieżą, z przedłużoną wieżą bardziej bym powiedział. Jeżeli chodzi o silniki, no to tutaj mamy dwa silniki na jednym wale. Także dość ciekawa konstrukcja i tak było lepiej to zrobić. Ale jeżeli chodzi o te czołgi ogólnie, to chciałem wam właśnie głównie powiedzieć, dlaczego go dodali 3 razy. Mianowicie mamy wersję drzewkową M5A1, mamy wersję kanadyjską, która jest wersją pojazdu premium. Jest to Stuart 5 kanadyjskiej dywizji pancernej i mamy jeszcze M5A1 z Twitcha. Jeżeli oglądaliście streamy na Twitchu w którymś tam momencie, kiedy było to dostępne, to za samo oglądanie tych streamów dostawało się pojazd tak zwany TD, Turbo Diesel Twitch Drop. I ma on oczywiście swojego konkretnego skina. Jest to oczywiście kopiuj w klej, ale hej, jest to pojazd za darmo, jakby. Znaczy, no za wasz czas oglądania tego. Także znajduje się ten M5A1 tutaj. A jeżeli chodzi o kanadyjskiego Stuarta, to znajduje się zaraz obok niego. Te czołgi też, kanadyjski w ogóle ma taki fajny skin, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o te czołgi też, to one były przez najdłuższy czas na świecie po prostu na battle ratingu 2.3, ale są tak dobre, że ostatecznie zostały przesunięte na 2.7. I tak naprawdę to im wcale nie szkodzi. Nie no, na 2.3 po prostu były pożeraczem światów. Praktycznie wszystko byliśmy w stanie rozwalić, nawet od przodu. Na 2.7 czasem, jeżeli nas zaptieruje w pełni na 3.7, możemy mieć problemy z niektórymi pojazdami. To nie zmienia faktu, że czołg ten jest diabelnie szybki, a to działo, które tak naprawdę znamy już z bateryjniku 1.0 z rezerw. Chociaż możliwe, że nie ma aż takich pocisków, prawda? Tak, nie mamy aż tak mocnych pocisków, ale mamy bardzo podobne pociski, bo jest to prawie, że ta sama wersja działa, troszeczkę powiedzmy zmodernizowana. Tutaj mamy działo M6 37 mm, tutaj mamy działo M5 37 mm, czyli jest to po prostu następna wersja tego działa. No i mamy tutaj pociski M51 B1/B2, który przebija 87 mm pancerza. Nie potrzebujemy nic więcej. To zostało wziąć sobie P-40 F-10, bo nie wykluczałem, że jak zginiemy, to zginiemy gdzieś pod koniec rundy, więc albo już w takim momencie, że nie będzie sensu wyjeżdżać następną maszyną, więc skoczymy sobie po prostu do samolotu i sobie polatamy. Jeszcze jedna ciekawostka, dlaczego po czołgach M3 Stuartach powiedzmy ten czołg nie został nazwany następną wersją M4 Stuart. A no widzicie, Amerykanie nie chcieli już pomieszać tej dezygnacji tych maszyn z M4 Shermanem, więc to zostało nazwane M5. Także przeskoczyli sobie jedno oczko, żeby już się nie popierdolić w logistyce totalnie, bo i tak mieli z tym sporo problemów, jeżeli chodzi o logistykę. W każdym razie, bez zbędnego pierdolenia, przeskoczmy do pierwszej rundy. Wow, ale mnie respnęło pod górkę, naprawdę, Gaijin? Respy w takich miejscach? No dobra. Jedziemy pod kościół oczywiście tutaj, chociaż kurczę, mamy 3 pojazdy w sumie do przepalenia, więc mam takie, że może by zaryzykować troszeczkę bardziej i zagrać agresywniej? No kurde, i co jest? Tu nikogo nie ma? Zaraz ten się będę świecił na respie. Dobra, Pumera dorwaliśmy. To jest ich resp, no ale kurde, to nie jest moja wina, że tutaj tak do dupy się zrespili późno, nie? Przecież no patrzcie, no już im wjechałem pod respa. Przecież to jest chore. Ale mówiłem, gramy agresywnie na pierwszym życiu, więc gramy agresywnie. Z pełna moc i spróbujemy przez tego respa ich niższego przejechać może. Czarno to widzę. Bo zaraz się coś tu zrespi i dopiero będą jaja. Ale hej, skoro tak, jedziemy tu pod górkę. że tak powiem, jako Kanadyjczycy się tutaj w tańcu nie pieprzymy z nimi. O, Puma za mną. Strzelaj! Nie strzelił. A mógł strzelić. A mógł zabić. Tutaj jest Panzer 3M chyba, tak? Albo było? Już wszystkich zmietliście? Ludzie, ja to nawet nie mam co do kogo już teraz postrzelać. Gazik tu wszystkich rozniósł. No popatrzcie na to, tu naprawdę nie mam w co strzelać. Gdzie jest ich drużyna? Spodziewałem się jakiegokolwiek odzewu z ich strony. Stój! Ta, widziałem to Panzer IV po prawej. No. O, tu nie weszło. Coś dużego mi tu przycedziło. A niekoniecznie dużego. I asysta tutaj. Sturmgeschütz mnie tutaj puszuje. Tak? Ta, o Jezus, ty, sztuch! Ruchy, 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 ruchy! Pierścień wieży, pierścień wieży. Sztuk jest oznaczony, wjadę sobie na punkt, bo się tutaj na punkcie będę szybciej naprawiać. Ile czasu? 12 sekund. Nie, zupełnie z tego członka załogi. Czemu nie? Pięć sekund. Okej. Ten sztuk tam przeżył? Chyba tak. Tamten to jest zniszczony. No nie no, to jest totalna anihilacja drużyny przeciwnej. Tego sztucha tu rozwalili? Bo ja w sumie nie wiem, czy go dorwali. Tak, tu był. Kurde no! O kurczę, tam macie coś? Zdążę go zeskautować? Nie wiem, czy zdążyłem. Nie zdążyłem. Rozwalili go, okej. Czy mój scout poszedł na marne? Nie, tu nie było. O ja. Ale się zrobiło niefortunnie. Ach. Płonę. No dobra, no ale wjechałem już im na respa po raz który? Drugi? Dobra, mamy tu gdzieś pelotę na pewno, bo widziałem przed chwilą, jak jeszcze umierałem, że tak to ujmę. Więc może otworzymy do niej ogień. Tak jest, bombki wciąż mam i zapalnik jest na 2 sekundy ustawiony, ale gra się skończyła i tak. Już nawet nie ma w co strzelać teraz. Ani strzelać, ani rzucać bomb, no. Także... taki koniec, no. Dziwna runda, strasznie dziwnie poszło, powiedziałbym. Bez żadnego oporu. My się tu nie chcemy zatrzymać, my chcemy przez tą górkę przejechać. Znowu będziemy grali agresywnie. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Czy dostanę od razu mukę, czy... czy nie? Ciekawe. Znowu sobie możemy tak po prostu jechać tutaj? Niekoniecznie. Wymieniliśmy się przyjemnościami na czacie i jedziemy. O Jezus Maria! Jedziemy dalej. Dobra, zeskautowany tam jest gościu. Drugi też. Przejedziemy przez świątynię tutaj. To jest świątynia w ogóle? Ktoś się orientuje, to jest świątynia, czy to jest jakieś inne miejsce? Ja nie znam się na tym japońskim... na tych japońskich sprawach. T-70 oberwało. I ten gościu z Panzer IV teraz będzie już wiedział, że ja tutaj też będę jechał, nie? Jak na mnie nie czeka, to będę bardzo zdziwiony. Dobra, zniszczyli go. Amunicją wybuchła. Ja bym tutaj chciał rzucić okiem. Tu coś będzie jechać. Pierdzielę, i co, i tylko jednego gościa uczasnąłem? KM zamontowany tak wysoko, w końcu na coś się przydał. Powiem wam, ale jaja. Tego się nie spodziewałem. No dobra, podjedźmy i tutaj. Co nie? Tu gościu został. Ten Savik tu przyjechał, okej. Przed Alfą tak pustawo. Gdzie oni są wszyscy? O kurczę. Hej. Hej. Serio, coś zmienili z dźwiękiem ostatnio, ja nic tutaj nie słyszę. Patrzcie, tu były jakieś czołgi. Ale to nic dziwnego, że tych nie słyszałem. Jestem raczej w trochę szoku, że tej ciężarówki tu nie słyszałem, jak przejechała obok mnie. No patrzcie, Alfę biorą. Już nie. Nie wiem, czego się tu spodziewać. Przeszło na wylot chyba przez typa, nie? Beteku, a może się zatrzymaj, cholera. Auć! Jak to non-pen? Come on! O nie! Troszeczkę oberwałem tutaj. Od tyłu. Jakaś 20 przyjechała. Auć! Ty, ale stąd? Gdzie? 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 Tutaj. Nie udało mi się go zeskautować. Jezus, ile bomb! No nie byłem w stanie, nie byłem w stanie. Za dużo ludzi naraz zdecydowało się atakować mnie. Chyba mieliśmy ile? 3 albo 4 maszyny na mnie. Weźmy może samolot. No 3 fragi i 3 asysty łącznie, ale zginąłem 2 razy. No dobra, no bywają mi takie rundy tym, nie? To pierwsze żyćko, tak jak mówię, no przepchnąłem za daleko, nie? W ogóle też fajnie, kurwa, że nie słyszałem tego Panzer IV, jak podjeżdżało pod górkę. Ale ej. Hurricane. Niestety oberwał. Dobra. Tam nie było jeszcze jednego samolotu gdzieś? Wydawało mi się, że coś widziałem, o właśnie. A to Sztukers ucieka. Dobra. Dostał i sztukasik, także przeszliśmy, przeczyściliśmy. Wracamy z bombami. Gościu ze Sztukasa się zrespi w pelocie. Na wiele procent. Chociaż nie wiem. To nie było on. Cały czas mam bomby i nie wiem, co mam z nimi zrobić, szczerze mówiąc. Chyba zostanie mi podejście tutaj. Najpierw tutaj. Pierwszy zrzut i drugi zrzut tutaj. A czekajcie, to wszystkie poleciały naraz, czy? Dobra, Sztuga 3F dorwaliśmy. Gościu w dupłacie będzie mi siedział na dupie teraz. Że musimy go wyprzedzić najzwyczajniej w świecie. Przetrwamy do końca rundy, czy nie? Powinniśmy mu uciec, chyba że mnie trafi odpowiednio. No i przetrwaliśmy. A co, jeszcze jedną szybką zagramy. Czyli tak, teoretycznie graliśmy już każdym, ale tym Karolem najkrócej pojeździliśmy. Także Karolem sobie tutaj wyskoczymy. Znaczy Karol to jest po polsku polskim, nie? Ale Karol to też może być imię dla kobiety, więc w sumie nie wiem, czy to jest kobiece czy męskie imię. W sensie jak dawali to na czołg, tak? Jak nazwali ten czołg Karol, to czy mieli na myśli faceta czy babę? Raczej babę, nie? Hej, te ciaczki. Przed nami tu na razie jeszcze nic takiego nie ma, powiem wam. Więc ja się nie zatrzymuję. Tylko swą podróż kontynuuję. Nie wiem, co to było. Zaraz się tym będziemy martwić. Gdy jedziemy na pozycję SU-122, ok. A tego teciaka tam zepsuli, czy nie? Tego teciaka tam niby widzę, nie jestem pewny. Pojechał do przodu, do tyłu, nie wiem. Silnik. No, chodzi mi o to, że pod tym kątem to jest w stanie przejść przez jego pancerz przedni. O ile dobrze trafimy, tak? Jak widzieliście, tam trafiliśmy całkiem elegancko. No niestety, dobra, nie będę tutaj kombinować. Patrzcie, Marder tutaj 3 stał. Ale heca, wjechał tu i w ogóle mnie nawet nie widział. Okej. O, SU-122 się spaliło. Ja myślałem, że tego Mardera zniszczyliśmy. Timing akurat taki, a nie inny. Myślę, że będę miał tu gości. Lada moment. Jakim cudem ja ich słyszę za tymi górami? Oznaczmy naszym, że tam jadą. No nie wiem. Jakoś dużo więcej maszyn tu nie widzę, powiem wam. Zatrzymany, M2. Nie dokończyłeś go, no trudno. Czyli wyjechali tutaj. A i to go... O, kliknąłem skauta w tym samym momencie, jak strzeliłem. Myślałem, że pierwszym strzałem go nie rozwalę i skauta straciłem teraz. Niedobrze. Dobrze. Jeszcze raz. Niżej. Dobrze. Lewo. Dobrze. Jeszcze raz. Dużo amunicji nie miał. Więc trochę mu zeszło z tym umieraniem. Boink. Ajajaj. Najpierw może bomby zrzucimy, niech ta pelota sobie tam może coś porządzi, nie? No to jest jakaś inna pelotka jeszcze. BTR chyba. Zmusza mnie pan do zrzutu bomb na pana. Okej, jeszcze jedną BTR-kę mają na respie. Czyli tu będziemy unikać. Tutaj mamy dwie pelotki akurat. Tylko na drugą mi brakło czasu. Więc zawiniemy tak i tak. Samolot przeciwnika. Samoloty przede wszystkim, a zresztą tego gazika AA tam zdjęli. Znaczy gazika MM, gaza MM. To jest, zauważył mnie, już ucieka? Ej, no weź, chodź się pobawić. No to teraz zagwozdka. O, dziwne, nie obracał się jeszcze do mnie. Ten mnie chyba nie widzi. Albo udaje. No. Chodź zatańczyć, pan. Nie wiem, czy to E4, czy E1. Nie ma to dużego znaczenia. Gdzie ten drugi samolot? Bo zniknął mi. Poleciał na pol... Jest, tutaj. Okej. Te pelotki się skupią na tych samolotach, które przeleciały, więc my się skupimy na pelotce może. Tylko musimy ją znaleźć. Podejście będzie raczej jedno. To chyba nie były pelotki. A nie, to była pelotka. Jedną pelotę dorwaliśmy, faktycznie. Marder się nawinął przy okazji. Dobra, AR-2 zostało zestrzelone. Obracamy się. O Jezus. Ależ tam pooznaczało maszyn. Myślicie, że już można? Nie, jeszcze nie można było. Teraz się obraca za mną. Tak jest, obrócił się już, więc zaczynamy zmieniać tor lotu. Inne samoloty go teraz dźgają. Tak jest. Został dorwany. O, Puma. Mamy i Pumę. Samolotów wroga nie ma w powietrzu. Już. Więc... No cóż, oni już nie mają co zrobić, to jest już koniec. To ZIS-30. Chyba tak. To był ZIS-30. Jeszcze Panzer IV jakaś tam stoi chyba. Możemy się przywitać. Dwie pelotki się zrespiły. Critical. Przejdziemy tak? Nie. Ale zrobiliśmy dość, nie? Przecież zrobiliśmy dość. Także myślę, że i tak tą rundę wygraliśmy, także przeskoczmy do hangaru. Także tak, M5A1 jest wciąż absolutną bestią. Bez zbędnego pierdolenia, dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.